Więc lecimy zrzucić okiem, co się na tej battle arenie dzieje. Sorry, jeżeli brzmi po prostu jakby był półżywy, ale spędziłem ostatnie kilka godzin próbując uruchomić emulator, żeby dobrze nagrywał. Co jeszcze? Agumon. Z tego co tam było widać, miał dwa ataku, jeden defensa, jeden... Co to było? Chyba strategii czy coś takiego. Słaba talia, więc nawet nie będę się na nim skupiał. Szybko go rozwalimy i przejdziemy do Babamona. W pierwszej arenie czekają nas tylko dwie walki. Całkiem łatwo, całkiem szybko. Dobra, zaczynamy. Lecę pierwszy. Co tu się dzieje? No, nie jest to najlepsza ręka, na jaką mogą liczyć, ale trzeba będzie sobie z tym poradzić. Ta, wystawimy bio. Go wrzucimy, bo on nie ma żadnych umiejętności. Nic nam nie pomoże w walce. I no właśnie, co teraz? Czy on ewoluuje? Aaaa! Aj, najgorsza sytuacja. Trudno, coś wymyślimy. Trzeba sobie zrobić miejsce jakoś w talii. To może się przydać. Dobra. Nie wiem po co. Spędziłem ostatni czas, próbując uruchomić emulator. Okropnie zaczął w pewnym momencie zwalniać. Nagrywałem już tą walkę chyba 3 razy. I za każdym razem w jakiś dziwny sposób po prostu, no... Kurde, ale to są świetne animacje. Za każdym razem w jakiś dziwny sposób po prostu zaczynała gra zwalniać i okazało się, że to była wina programu, w którym nagrywałem Frapsa. I po kilku godzinach dopiero zdałem sobie sprawę, że wystarczyło zrobić mały update i zaczęło normalnie nagrywać. No ale jasne, czemu nie? Lepiej się pomęczyć. Cholera. No i właśnie dlatego dorzuciłem sobie ten dysk z życiem, bo bałem się, że może być taka sytuacja, że nie dostanę żadnej ewolucji tutaj. A nie bardzo chcę kasować karty, zaraz tam nic nie pomoże. No mam pewną strategię, zaraz to tutaj. Co ja miałem właściwie zrobić? Ja zastanawiałem się, kogo stąd wyrzucić dla Biomon. Przydałby się... Dobra, go wywalę. I to sobie zużyjemy, bo i tak mam wystarczająco DP, żeby w kogokolwiek ewoluować. No i dobra. Teraz czy to się uda? Czy się moja technika uda? Zaraz, muszę mu zadać... zaraz, 170... Czy mi to wystarczy? Chcę najpierw go zaatakować... trójkątem i potem X-em dorzucić sobie energię, ale czy to da? 170 to jest 3500, za mało. Dobra, czyli polecimy tak jak lecę z kółkiem i nic nie będziemy używać. I jeżeli moja strategia dobrze wyjdzie, to na następnym turze powinniśmy dać radę go rozwalić. No ciekawe. No znaczy, inaczej mówię. Problemy z nagrywaniem potrafią być strasznie denerwujące. Miałem zamiar ci nagrać trochę więcej materiału. Nie wiem, czy dam radę, czy po prostu nie rzucę się zaraz na łóżko. No... Spróbuję chyba nagrać jeszcze do następnej areny. Do końca następnej arany, wiecie, wrzucę na YouTube'a, żeby był jakiś zapas filmów. I będę prawdopodobnie wrzucał te filmy tak jakoś, no, co drugi dzień od poniedziałku, wiecie, poniedziałek, środa i tak dalej, piątek. Dobra, i teraz moja strategia. X. I tam mam umiejętność First Attack, czyli nawet teraz powinien teoretycznie atakować jako drugi. I on powinien mnie rozwalić, jeżeli by użył kółka. Ale... Ja sobie dodam 200 do ataku, ale zmniejszę kółko i trójkąt. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde. Dobra, wygram tą walkę. I będzie Babamon. Dobra, wszystko mam ładnie ten. Już wiem, co się dzieje. Trzeba tylko więcej kart zdobyć. Myślę, że jeżeli chodzi o zdobywanie dodatkowych kart, jakieś takie walki niezwiązane z fabułą, to będę to robił, wiecie, poza nagrywaniem. Nie będę wam tym zawracać głowy. Dobra, jeden, pierwsza wygrana, jeden do zera. Co ja tu mam? Kurde, przydałaby mi się naprawdę teraz ewolucja. Niepotrzebne. Kasujemy. No, dalej. O, no, może być. Nie jest to najlepsza karta, jaką mogłem trafić, ale jest wystarczająco ok. Ciebie... Ciebie, kurde, widam na 320. A, ciebie wyrzucę.
Pięknie, dobra. Mamy ewolucję, życie nam wróciło. Teraz tylko trzeba... O! Chyba zaraz, zaraz, on tu ma. Albo sobie doda 300 do kółka, albo... Nie, ten tego nie zrobi. Musiał mieć mniej niż 200 i mógł mi wtedy zmniejszyć atak do zera. Cały. Bardzo fajna karta. Jakbym miał niebieską talię, to na pewno bym z taką leciał. Dobra. I ja użyję karty, która podwaja mi atak kółko. I po raz pierwszy ponad 1000. Kurde, ale animacje naprawdę są świetne. Ciekawe, szkoda, że nie zrobili jakiejś takiej karcianki Pokémon. Wiem, że jest karcianka Pokémon po sieci online. Mam nawet tam konto, ale to jest praktycznie no, płatna karcianka, bo jeżeli chcemy jakieś boostery, coś, to nic tam się nie wygrywa, tylko no, wszystko trzeba kupować. Więc no, nie bardzo jestem za czymś takim. A to jest fajnie, bo te Digimony jednak no, wrzucili trochę kart, jest 300 kart spokojnie wystarczy, żeby złożyć z tego talię i żeby spotkać paru no, ciekawych przeciwników. Jasne, polecimy z tym. Dobra, co my tu mamy? To, to i to. Mam same dobre karty, nie mam się w ogóle o co martwić, jeżeli nie zatrafię za ponad 500. O cholera, za to. No, ewoluuję w Kuwagamona 530. Dobra, a na to też jestem przygotowany. Kółko. I użyjemy, jak on się nazywa? Kokuwamon. Zmniejszę sobie atak o 100 i dodam sobie 200 do życia. Świetna sprawa, że w sumie tak naprawdę każda z kart tutaj może no, pomóc, że nie ma kart, które są całkowicie bezużyteczne. Naprawdę podobają mi się zasady tej gry. Ciekawe, szkoda, że nie mają teraz ten... Grałbym chyba tą karciankę, jakby wychodziło o nas jeszcze. Mówię, że kiedyś były u nas boostery, ale nie mam pojęcia, co się z tym stało. W ogóle nawet nigdy nikt nie wypuścił żadnych zasad, nic. Po prostu w jakimś chyba w realu czy gdzieś trafiłem na to. I nie wiem... O! Podniósł sobie atak! Nie zauważyłem tego zupełnie. O, cholera. Czemu on sobie po... O, ja w ogóle to o nim zapomniałem. On miał Agumona. Jaka strata. Niech to cholera. No nic, nic się nie stało. Też teraz ewoluujemy. I kończymy zabawę. O, a nie użyłbym tego, ale za mało. Ten X-owy mój atak sprawia, że zielone Digimony atakuje razy 3. Więc jeżeli na przykład miałbym kartę, która dodałaby mi do mojego X-owego ataku, nie wiem, 200, to miał 350 i jakbym atakował jakiegoś zielonego, to razy 3. Naprawdę można niezłe kombo z tego zrobić. I będą później talie, które będą się specjalizowały w niszczeniu na przykład mojego koloru. I o ile pamiętam, jak miałem właśnie czerwoną talię, to spędziłem kilka solidnych pojedynków, zanim udało mi się kogoś pokonać. Bo praktycznie każdy przeciwnik mógł mnie zabić jednym ciosem, nawet te najsłabsze erki, najsłabsze Digimony. A w sumie nigdy nie zdawałem sobie sprawy, dlatego to są ten. Jest R od Rookie, C od Champion i U od Ultimate. Stąd są poziomy Digimonów. Zabawne, nigdy w ogóle nawet o tym nie myślałem. No ale dobra. Pierwsza wygrana za nami, 3 do 1, nie jest źle. Wolałbym 3 do 0, bo dostalibyśmy więcej experience. Ale poziom i tak mamy, co dostaliśmy? Digipart, podnieść atak o 50, ale to jest jako umiejętność EFC, więc na pewno nie będziemy tego chcieli. Mamy już teraz lepsze te. No i dostaliśmy nowe karty. Nic ciekawego tak naprawdę. Ciekawe karty dostaje się za pokonanie liderów, więc... Agumon niewiele nam pomógł. Tak, Agumon, byłeś tylko no, potyczką ku trochę większej sprawie, więc pieprzaj.